To już czas, to też już pora, żeby w naszym szlagierowym studiu przywitać naszego dzisiejszego gościa. Razem ze mną Piotr Feszter. Witam Cię Piotrze! Witam Sebastianie, dawno Cię nie widziałem. I Ciebie też. Fajnie, że jesteś w tym nowym roku. Nowy rok to też czas na takie podsumowanie, na takie przyrzeczenia, wyrzeczenia. No i jak to jest u ciebie? Już te postanowienia noworoczne są zrobione? Były już w tamtym roku zrobione. Ciągnie się to za mną dalej. Będziesz kontynuował. Kontynuuje ciężko i konsekwentnie dalej. <laughs> to dobrze, bo słuchaj, my jako lista śląskich szlagierów zrobili taki szlagierowy remament. Aha. I co się okazało? Ty jako jeden, jedyny artysta zaproponowałeś aż cztery utwory w liście śląskich szlagierów. I tak to mniej więcej wyglądało, że w lutym w duecie z kapitanem Fredym, ja ja lubię śląskie śpiewki grać. Potem w maju pokazałem. Okazuje się, mamo, kocham cię, mamo, kocham no cię, bo to taki mały miesiąc no, dla mamy, wiadomo, oczywiście. Wiadomo. W sierpniu szlager ty i ja, Ej, fajny szlager. Podoba mi się, na pewno też, ale ty i ja nie my, i no ty i ja, ja. I wy. No. no i w lipcu, troszkę się cofnęmy w czasie, okay. była jeszcze Wodziunka i ta a, nowa i wersja. Wodzi a, ja Wodziunka. Staro bardzo lubię i kocham tę starą wersję, ale po prostu chciałem przypomnieć, że Wodziunka jest od czasu do czasu dobrze gdzieś. <grym> to wiemy, jak to wyglądało w 2018, to był bardzo pracowity rok do Piotra Fesztera. A jak będzie w 2019? tyż zasypiesz noc nowościami? Dalej, dalej. Już, kochani, już na warsztacie bez przerwy mam coś nowego. Już skończyłem je następną piosenkę, najpiękniejszą. Śląskie Dziewczyny będziecie <laughs> naprawdę jest, ja fajny, fajny utwór. No i oczywiście cała ta, ta, ta parada tych, tych, tych piosenek przygotowuje do nowej płyty. Kiedy ona będzie? Jeszcze nie wiem. No, ale, ostatnim ale... razem, jak żeś był u nas, to, to samo żeś go ale <laughs> widzę, że idzie to w ale, dobrym kierunku. Tak, tak. Ale te Śląskie Dziewczyny to jest tak, e, tak z doświadczenia, wiesz, że najpiękniejsze są? Wszystkie są fajne dziewczyny, nasze polskie są wszystkie fajne dziewczyny, ale ten utwór jest szczególnie e, dla naszych śląskich kaj, kaj, e, No Nie jeden powiedział, no i fajniejsze są. Nasze bo dziewczyny. ponoć jest taka sytuacja, bo ty ja na co dzień mieszkasz w Niemcach, nie? Ja. Jest taka sytuacja, że jak idą po drodze w Niemcach trzy dziełchy, to ja. za dumu kieruje Polka. Ja, ja, to jest prawda. Jest inaczej uczesano, jest inaczej omalowano, jest inaczej ubrano. Jest najfajniejsza. <laughs> Drodzy Państwo, czy ta piosenka będzie najfajniejsza ze wszystkich piosenek Petra Fesztera? O tym już niedługo się przekonamy. Poczekamy na kolejną muzyczną premierę. Jak Anioł, wiedziesz mnie, czule wprost do raju drzwi. I, 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 I ja na zawsze my i tylko dla nas. Pięknie nie, Peter, pięknie się tak kręca nie. Tyś zawirował całą listę śląskich szlagierów. Jakbyś ja potrzebował balet w Polsce, jo jest dostępny, o, mogę wirować. A ja... jeszcze dziś wieczorem masz telefon. <laughs> Dziękuję Ci bardzo. I zaś w euro płacone, ja to lubię. Peter, 2019 rok to teraz tak koncertowo, ten kalendarz już jest wypełniony, już są propozycje, często będę Cię oglądać w Polsce. Szczerze powiem, że nie jest wypełniony do końca, ale są oczywiście propozycje, są e, e, zapytania, ale powiem tak. E, kochani, chcę poświęcić ten mój czas na zrobienie w końcu tej płyty, ale oczywiście jak ktoś zechce, to przyjeżdżam i, i grom. No, Czyli to jest... nie jest tak, że drodzy Państwo, nie dzwońcie do Petra, bo nie. on teraz siedzi w studiu zawarty, i no po prostu dzwońcie, on między jednym a drugim nowym końskim przyjedzie chętnie Dokładnie zają. tak, siedza zawarty w studiu, ale przyjada jak coś, dzisiaj na przykład mam koncert, w następną sobotę mam koncert, więc, 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 więc jest, jest, jest tego dość, dość dużo. Czyli teraz dosyć często będziesz w Polsce? Kochani, jest często niż, częściej niż myślicie. Eee, ja robię w roku 60-70 do 70 tysięcy kilometrów, więc nie jeżdżę do Hiszpanii i do naszego kraju. Bardzo chętnie zresztą. No, no, słuchaj, klimat się u nas w Polsce zmienił. Za chwilę może być Hiszpania w Polsce. To, by, to tak czy inaczej przyjeżdżą do nas. Do, do, do siebie. I to jest naj, najważniejsze. Są takie miejsca, które najchętniej odwiedzasz, albo takie miejsca, które chciałbyś w tym 2019 roku odwiedzić? To znaczy tak, wiesz, poprzez po, to, że mieszkam tam 30 lat, i w te czasy dawniejsze no jeździło się wszędzie, ale powiem Wam, wszędzie jest fajnie, a najlepiej jest W duma. W duma. Czyli tu na Śląsku. Oczywiście. A jeszcze najlepiej, jakbyś tak mógł z balkonu wyleźć i w cidrach grać dużo. A no to to już jest luksus, to jest rarytas. No wiecie, były takie plany, ale powiem Wam tak. Co? Chciałeś Cydry kupić? Kup <laughs> nie, nie, nie. Chciałem otworzyć moje studio nagrań w Polsce. w Polsce oczywiście, ale na razie jest tak, a nie inaczej. Prężnie produkuję oczywiście dla siebie i dla artystów Innych? tam mhm. w Niemczech, więc na razie to zostaje tak, jak jest. Czyli możecie mieć normalnie zrobiony z niemiecką precyzją i jakością szlager w Niemczech, a w Polsce zagrany na przykład. Tak się dzieje. To niech się dzieje. Takie artystyczne plany i koncertowe na 2019 rok ma właśnie mój dzisiejszy gość. O muzyce, o płytach, ta koncertowych, o nowościach już było w 2019 roku. Mm. To teraz czas i pora cię troszkę zapytać o tę prywatność struna. Okay. Czyli nie wiem jakieś tam postanowienia jogging, yoga. E, wiesz o co chodzi w czas, chuj, pędz, albo coś w tym stylu. No, e... Ciągle pracuję nad tym, żeby, żeby się trzymać w jakiś sposób rower. Dla mnie rower, nie tam te rowerek fajnie jeżdżą mm -hmm. na no, nad jeziorem, bo blisko mieszką. E, prywatne plany. No przebudowa totalna mojego studia. Mm -hmm. Może słyszał, że jakiś remont się szykuje, mieszkania czy czegoś tam. Ja, 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 e, więc, więc, więc... Bo strasznie tre... ten, e, w Polsce zwiększył się eksport gipsów do Niemiec. <laughs> <laughs> Wszyscy się no, doszukują wszystkie... powodów, a tu proszę bardzo, remont. Tak, gipsa, nie że by, nie, nie, nie bycie źli, to całe transporty przeszły do mnie do Niemiec. Nie, e, poważnie, e, planuję moje studio powiększyć. E, planuję je z, z, skonstruować troszkę inaczej niż dotychczas żeby mógł jeszcze więcej i jeszcze lepiej dla Was zrobić, kochani, bo to robię tylko i wyłącznie dla Was. No, proszę bardzo, takie 2019 rok. Piter, ja mam taką radę na 2019, bo zawsze się gada, że wszyscy chcą słuchać, a ja godą sobie tak, najpierw masa, potem rzeźba, nie? W tym roku masa, za rok może rzeźba. Ale kto Cię rzeźbi, powiedz? <laughs> a, tego bym nie zdradza. A, no. no bo ja też nie zdradza. ja powiedział rower mhm. i to mi wystarczy. No, każdy ma to, co lubi. <laughs> <laughs> Moim gościem Piotr Feszter dzisiaj. <laughs> dzisiaj. Dziękuję. Są różne ważne daty w kalendarzu, tako data na 2019 rok kierował przez wszystkich artystów listę śląskich szlagierów i nie ino powinna być na czerwono zakreślona to data 24 lutego. To też podsumowanie roku 2018 listy śląskich szlagierów. Mhm. Twoje piosenki się tam pojawią, twoje piosenki tam też są, ale ty jako taki producent muzyczny, mhm. bo od tej strony też zawodowo działasz, jak sądzisz, co dowają takie plebiscyty? Czy to jest ważne w ogóle, czy warto brać udział? Bo to troszkę jest wyścig, jakby nie spojrzeć? Oczywiście, że tak. I jest to bardzo ważny kochani. Jest to bardzo ważne nie tylko dla producentów, jest to bardzo ważne dla wykonawców, jest to bardzo ważne dla Was, dla tych, którzy słuchają, bo bez tego wszystkiego by w ogóle tego nie było. Ja powiem tak: jest to możliwość pokazania się, mhm. jest to możliwość zaprezentowania swojej twórczości, no i oczywiście dla tych, takich na przykład jak ja, kocham to co robię, bo robię to tak, jak już wspomniałem, dla Was. Jest to bardzo mega ważne, bo e, co by z tego było, gdyby się nagrywał w, po prostu w moim studiu piosenki i w szufladzie? Więc, więc po to. Pełne po to... nie? I <laughs> nic więcej poza tym. Więc po to to wszystko jest, kochani, dla Was, dla nas oczywiście. Też bardzo się cieszymy z tego, że możemy w ten sposób e, Wam się zaprezentować. Doszliśmy do tego wniosku, że e, w 2018 roku w Liście Śląskich Szlagierów pojawiły się cztery piosenki spod Twojego pióra, można powiedzieć. Mhm. E, takie moje pytanie, czy masz taki jako producent muzyczny, sposób na to, bo to są cztery różne piosenki zupełnie różne mm, nie. Tak. Wodziąka jest takim już dyskotekowym wręcz numery można powiedzieć. Takie troszkę zupełnie inne brzmienia. Ja tak. to jest taki romantyczny, taki mhm. ona z nim na ławce się tak fajnie... nie tak, tak, no. tak, tak. Ale mimo wszystko no, to jak widzisz, czy państwo widzicie, że ty, ten styl jest to proces, który, który na, e, następuje nie tylko na zachodzie, ale i na, w naszym kraju również. W naszej muzyce takiej szlagerowej... Bo w też. się o, o, też jest takie troszkę określenie op, e, opadisko, nie? Takie... De, takie, takie Hajmatowe, typowe granie, jak kiedyś, nie? No tak, jest. A... A bardziej chyba modną już częścią w Niemcach jest takie typowe, dyskotekowe, te szlagrowe granie, no, nie? Tak, i wszystkie, wiesz, nawet bawarskie tematy e, mają już ten swój bit. E, generacja e, mojej mamy, na przykład, ja moich rodziców chętnie słucha tych starszych naszych... Herzlein. Opa, ja, Opa. Ja, e, moja generacja już e, schodzi w temat taki bardziej e, fantazy, czy, czy nawet... E, hop Amigosy mają już ten bit, to jest proces, który jest po prostu nieodwracalny, tego Myślę, się. Nie, że tam. to do Polski przyjdzie. Bo ja tak, ja tak troszkę zauważył, Peter, że u nas w Polsce my są tak, tak troszkę jeszcze tak radykalni, jeżeli chodzi o te nasze szlagry tutaj na Śląsku. Tak. Nie chcemy za bardzo, żeby to było za nowoczesne. Tak, i, i, i na pewno są wśród, wśród słuchaczy ludzie, że powiedzą festrowi no, coś, coś z nimi nie tak, ale proszę Państwa, nie, jest jest to naprawdę proces, który, który się dzieje, się tworzy i nie ma na to innej rady. Nawet nasze kochane zespoły i moi serdeczni koledzy to robią. Ja też to robię i cała, cała muzyka na tym polega. Powiesz co, ja mam takie troszkę też wrażenie, że my cały czas, ktoś kiedyś powiedział, że za, cały czas są my za Niemcami, pomimo to, że Niemcy przegrali dwie wojny światowe, nie? ale my są cały czas za nimi. I ja mam takie wrażenie, że teraz te lata 90. niemieckie przyszły do nas dopiero. Ale to idzie strasznie szybko w kierunku, że, że co prawda, no, może, może być troszkę racji, że gonimy za tym, ale bardzo szybko i prężnie zbliżamy się do tego wszystkiego. I, i tu jest dowód na to, że tego typu piosenki e, nowoczesne, ty i ja, czy, 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 czy ten kierunek e, zdominuje kiedyś rynek do tego stopnia, że, że, że to będzie, będzie na, na, na równi. Życzę wam tego. I to ja wam tego życzę, bo mhm. ja otrzymał miał mocno za to kciuki, bo to jest to, co nas wyróżnia wśród wszystkich innych części Polski, nasza śląsko muzyka. A jak będzie chętnie słuchano i, zapeł chętnie słuchano i będzie zapełniała stadiony po same brzegi. Tak jak to się dzieje w Niemcach, bo tak jest. Tak, i nie wstydźmy się tego, bo to jest fajne. I powiem coś, disco polą też kiedyś było? Takie malutkie. Kiedyś to była muzyka chodnikowa. No. a. A my teraz twardo stąpamy po ziemi 24 lutego. Z tym hopem też w rodzińcu się zobaczymy. Państwo cały czas, siedzicie z mobilniokami w ręce, wysyłacie SMS-y, bo trwo plebisy na wykonawcy, szlagier i teledy z roku. Peter, ty w tym konkursie możesz aż cztery szlagry. Cztery po, czterech potencjalnych kandydatów, którzy to mogą zdobyć jeden z tych tytułów. No i potencjalnego takiego asa w rękawie, czyli ty i ja. Czy jest gotowy na to, żeby odebrać taki laur na szlager roku 2018? Uuu, uu, uu, wiesz, czego dostanę, nie wiem, ale y, powiem szczerze, że no jest otwarty na wszystko. Na was, kochani, <śm> 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 fajnie by było. Mam nadzieję po prostu, że, że, że tam jakoś małą nagroda dostana za to, co robię, bo naprawdę, y, kochani jeszcze nie jedną wam przyniesę ale, ale liczę na to że wam się to spodoba. Słuchaj, bo ostatnio jak ze mną w studiu była grupa Arkadia bent to my ćwiczyli to teraz ja też przećwiczę. że komu ona koperta wydają otwierał i byda godu że tytuł szlagieru roku zdobyło Peter Fester, ty i ja i ty musisz ta reakcja zagrać. Je, a czekaj 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 czek, to była próba nie uwaga uwaga Moi drodzy państwo już teraz wiadomość na kero żeście wszyscy czekali Laur i tytuł, szlager roku 2018, wędruje do Petra 4 piosenki Ty i Ja. To my już wszystko przerwali. jest, nie kochani, <laughs> jestem i zaszczycony w ogóle, że mogę wziąć udział w tym wszystkim bez względu na to, jak się to skończy. Powiem Wam, dziękuję Wam za te wszystkie SMS-y, które poszły na, mój, na moją piosenkę i wielkie, wielkie buziaki. Kusiole tylko i wyłącznie dla was. No i samiście Państwo widzieli, próba już była. A teraz za telefony i głosować. Na zawsze do końca świata chciał. Ty i ja. A bo ja i ty. <noise> Wszystko zależy od tego, i od woz, moi Rostomili, czy zagłosujecie, bo moim gościem dzisiaj był potencjalny kandydat na wykonawcy roku, a jego twórczość na Laur Teledysk i szlagier roku, czyli Piotr Feszter. Pięknie Wam dziękuję, a Tobie, Sebastianie, wszystkim Telewidzom serdecznie dziękuję. No i zapraszam do głosowania na mojego faworyta, na moja piosenka. Ty i ja. To, Nie wam dziękuję. to może być także Łun i Wy. To wszystko w Waszych rękach, jak zawsze. Peter, życzę Ci powodzenia. My oczywiście się widzimy w Rudzińcu 24 lutego. Zapraszam też wszystkich. No, a z Państwem widzimy się już za chwilę.